Witajcie moi drodzy w szóstym odcinku już z Prostita. Przejdziemy się teraz na szybko, tak już na ściśle, jako że jest dzisiaj Sylwester właśnie. Przelecimy sobie kolejną część kariery. Teraz musimy sobie iść, na to wychodzi, że albo na maksa w górę, albo w dół. Lećmy może w górę, co tam będzie tutaj? Jakiś tam nagroda, czy tam pieniądze bodajże tam był. Napis. Przejdziemy się to, zobaczymy. Kolejny odcinek, zależnie od tego, czy będzie teraz porządku w mojej GTA, czy jeszcze nie. O, trzy gripy, eliminacje dwie i jeden problem czasowy. No okej, dobra. No nie wiem, dlaczego są takie śmieszne samochody, ale w porządku, dobra. Jedziemy do golfem, niech będzie. Ogólnie ostatnio bardzo mi się krzaczy przez mojego Windowsa 10 Prostit, mianowicie po zakończonym wyścigu pomyślnie wygranym i tak dalej. Okazuje się, że nagle nie mogę w ogóle jakby to powiedzieć, przejść dalej do menu, gdzie mam listę wyboru zawodów innych. I jest to takie, no, uciążliwe, można powiedzieć. Okej, na razie mamy tu wyścig. Auto mi znowu się skręca, bo na padzie sobie jadę za słaby, bo na klawiaturze. Grany do tego zmusza niestety. Ale cóż. Zobaczymy, jak się na razie uda. Staram się bezkolizyjnie, o ile to w ogóle jest wykonalne. Trochę mi to auto wyciąga, ale to jest chyba wina tego, że właśnie mój pad działa jak działa i jest straszna lipa z tym właśnie. To auto niby jedzie w prawo, a jednak jedzie w lewo. Dobra, bierę klawiaturę, pierwszy to szybko. O, to odkładam, w ogóle go wyjmę z USB, żeby nie było. Żeby nie wadził. I generalnie auto nie wyciąga, żeby leci na lewo, nie wiem czemu, nie? Było przecięte, no i jest pierwsza kolizja, ale spokojnie, to jest delikatne jeszcze, nic się nie stało, wszyscy żyją. Zahamowanko delikatne. Kolejna kolizja delikatna. I ładnie golfika po zewnętrznej bierzemy. Czy się uda? No, tam znowu była słyszana delikatna kolizja. Ale trudno, to jest tylko i wyłącznie wyścig for fun. A takie typu kolizje nie mają w ogóle żadnego wpływu na samochód. No nie wiem, co jest z tym sterowaniem, spójrzcie. Ta to ma tylko i wyłącznie gaz, i auto mi do lewej ucieka samo. Samo. Nie wiem, co to ma być. Czy to może, nie wiem, mam klawiaturę wyruchaną. Jest to wie. Mega szybkość na tej kamerze. Efekt szybko się taki włączny. Dobra, idziemy z tej maski, żeby się już nie wydrniać. Ogarniamy temat, bo no, w trzeci jesteśmy. Ojojoj. No delikatna kolizja. Literko jedno, czemu nie? Można. W sumie gówno nam dało, ale olać to. No nie, dał się skurczyby. No to teraz się go łyknie. Bardzo niewyścigowo w tym momencie jadę, ale tego ode mnie wymaga ta gra niestety. No, strasz się skupy. Dogonimy dziada w Wolfie. Użyjmy sobie szlub Interko. Okej, jest już nasz. Teraz lekkie dehamowanko. No, zbyt lekkie. Dobra, jest, udało się, jesteśmy ciągle pierwsi. W ogóle mam dla was takie pytanko, czy chcielibyście z okazji nowego roku konkurs, ponieważ mam do rozdania za darmo jedną parę słuchawek, ponieważ kupiłem sobie jakiś czas temu, to są Genesis Natek, czy jakoś tak. Słuchawki z rzędu cenowej około 50 zł kosztowały. I ogólnie mi nie spasowały, że tak powiem, nie podobają mi się, są niewygodne. Są nieużywane praktycznie w ogóle, także jak ktoś by chciał sprzęt do na przykład CS-a, bo z tego co słyszałem od użytkowników tych właśnie słuchawek, są one zajebiste. Także napiszcie mi w komentarzu pod tym filmem, nie na fanpage'u, pod tym filmem, czy chcecie mieć konkurs na słuchaweczki. To jest tylko i wyłącznie moja sugestia, moja propozycja do nowego roku. I pytanko numer dwa, czy chcielibyście na kanale coś z GTA 5, jakieś, nie wiem, odcinki typu wspólne robienie hejstów, czy nie wiem, na przykład jakiś live za niedługo, za jakiś czas, po nowym roku na pewno już. Jak tak, to oczywiście piszcie w komentarzu.
Oj, Wolf tutaj lekko poszedł bokiem. To było troszeczkę dziwne, ale okej. To była lekka ścianka, ale olać to. Lecimy teraz, żeby być jak najszybciej tutaj na tym wogu, na tym ogółem wyścigu, żeby nie marnować w tym czasu znowu. Niepotrzebnie. Już tutaj te auto widzę jeździ jak chce. Nie wiem, zobaczę tą klawiaturę, może to jest kwestia tego, że jest dość stara i jak tu już przyjmuję, jest wyruchana delikatnie. Ale raczej nie powinno być to. No bo w sumie dlaczego delikatny nacisk strzałki miałby mieć jakiekolwiek znaczenie na ten, na grę. Chociaż w sumie to może mieć jakiś sens, nie wiem, zobaczę. Nie wiem dlaczego, ale te boty mają lepsze przyspieszenie na tym odcinku trasy. Dobra, literko. Czy mnie wygonią? No wyganiają, to jest niesamowite, nie? Te auta mają tyle samo koni mechanicznych, taką samą moc mają. I oni są do mnie szybsi. Dlaczego? Pewnie na manualnej jeżdżą. Dziady jedne. Oj, 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 tutaj strasznie szeroko będzie. Dobra, udało się ogarnąć. Oczywiście jestem też ciekaw, czy chcielibyście jakieś tuningi szkodowo inne z tejże właśnie gry, czyli z Prostita. Oczekiwanie na najnowszego Need for Speed'a, na kompy, który będzie bodajże 16 marca tego roku, czy jakoś tak. Mniej więcej wtedy była ta premiera ogłoszona. Na ten czas, na ten okres. I generalnie jeszcze jedna potaka, bo tutaj właśnie na dniach znajomy zakupił dla nas 5-osobowy serwer do Minecrafta. Czy chcielibyście jakieś, nie wiem, odcinki z Minecrafta? Wiem, że to jest troszkę głupi pomysł moim zdaniem, ale jakby nie patrzymy, że jest nawet z taką grą. Jakiś, nie wiem, szkoła obserwowała, jak przetrwać na przykład jakimiś zombiekami, jakiś poradnik, nie wiem, jak budować drzewo na przykład, a jak posadzić drzewo. Tak to może lepiej brzmi. Okej, okay, wygraliśmy ten wyścig. I jest, udało się przejść dalej. To już jest naprawdę progres ogromny. Pobito rekord toru. Jak na razie jest wszystko w porządku, więc zapisuję karierę na wszelki wypadek, gdyby coś się miało teraz jeszcze popsuć nagle. Dlatego, gdy pobierzemy sobie 350 zł, zobaczymy jak będzie się wpisywało względem właśnie tego golfika. No bo w sumie porównanie 200-konnego samochodu z prawie 300-konnym samochodem to jest no, średnie porównanie. Logicznie myśląc, w tym momencie ten Nissan powinien iść dużo szybciej do tego Golfa. Ale czy tak będzie? Czy tak będzie? Teraz się dowiemy. Znowu mi auto ucieka w lewo, nie wiem dlaczego. Może jakiś pas sobie na to ogarnę albo coś. W ogóle czy to jest ten sam wyścig, co jechałem chwilę temu? Może tak mi się tak wydaje? On déjà vu, czy mi się tego tak wydaje, serio? Bo to jechałem w sumie chwilę temu, nie? Taki przejedziemy się, zobaczymy. Najwyżej wyjdzie przynajmniej w praniu, jaki będzie czas na tym samochodzie, a jaki był na tamtym samochodzie i na podstawie tego... Aha, nie, wtedy było tutaj lewo. Ta sama arena i na prostu sekwencja zakrętów jest w tym torze ustawiona. No ale właściwie z dźwięku samego wybieram Nissana. Brzmi dużo, dużo ładniej. No sami go posłuchajcie generalnie. Czy tak nie jest? Jak odcina, lol. Na trzecim biegu, czy na czwartym? Jest troszeczkę za mało moim zdaniem. Jak na taką moc. Cztery biegi są w maluchu, kurde. Dobra, bieg numer 3. No, ciepły też czwórka. Ciepły czwórka. I rozpędzamy się teraz.
Będzie piątka? Będzie, musi być piąteczka. Jest piąteczka. Czy będzie szósteczka? Powinna być, myślę. Zobaczymy. Albo i nie zobaczymy, trudno. Chociaż, w sumie na prawdę to... Chwilę prawdy. Czy będzie szósty bieg? Odcina powoli. Jest szósty bieg. Elegancja. Francja Famax wyższe od Golfa o ponad 40 na godzinę. Już tak na gołe oko patrząc. Prowadzi się wiele łatwiej i ładniej. Dlaczego? Kwestia napędu, myślę. Szeroko, ale z limitem. Byłem pewien tego, że nie wylezę na samą bandę tutaj, w tym miejscu. Bardzo przyjemne auto ogółem, jak mamy 4. Dobra. Teraz skupmy się i dojdźmy w jakimś tam w miarę fajnym czasie na metę tego auto wyścigu. Potem będzie dwa razy próba prędkości bodajże, tam próba czasu, czy jakoś tak. I ogarniemy to. O, tam był awatar z Worda jeden na górze, nie wiem czy widzieliście, taki jakby Joker. Tu też teraz jest, spójrzcie. Widzicie? To był właśnie jeden z awatarów na górze. Na tym takim billboardzie przejazdowym. Byłem tak się patrząc takie no, po tuningu przy malowaniu innych aut, to tak generalnie założyłem, że w sumie większość naklejek z Worda jakikolwiek kiedy były w tej grze są właśnie wzięte dosłownie z tejże gry. Są obodne kity, identyką momentami się wydaje. Co prawda nie było w Wordzie Autos Club, to czyli tak to właśnie atutuń NFS-ów, czyli poszerzenia obodne kitów według własnego uznania z owakami. Ale też bardzo przyjemny tuning, nie ma limitu. Na kolejach na 31 ustawione, więc generalnie wszystko co was ogranicza to ta mała ilość naklejek plus wasza własna wyobraźnia. A co z tego wychodzi? Oj, wychodzą z tego cuda. Okej, okay. Eliminacje sektorowe, czyli że ściganie się co kółko odpada pewnie jeden samochód, albo to jest na ten czas, że w danym sektorze musimy mieć daną prędkość, przykładowo wyższą od naszych wrogów i tak dalej. No, zobaczymy co dokładnie będzie, bo nie grałem sobie to od czasów gimnazjum, czyli już no grubo z 6-7 lat. Tak, to jest na... Mamy takie punkty na szali, nie? Dojeżdżamy do checkpointów, w tym momencie zapisują się nasze punkciki. Żeby być nad rywalami, musimy mieć tych punkcików w tym checkpointcie więcej. Czy się uda? No myślę, że spokojnie się uda. Jak nie za pierwszym razem, bo tutaj widzę, że bardzo mocno wynosi, to za drugim. No ale spokojnie, spokojna głowa. Punktów bardzo mało. Sekwencja jakaś śmieszna tutaj. Szykana na szykanie, co to ma być? Znowu szykana, what the fuck? Dobra, czy będzie? Będzie. Na luzie. Ryan Cooper tutaj ewidentnie prowadzi. Kolejny punkt. Czy będzie? No powiem, że może być ciężko, ale będzie. Nie, nie ma. Nie ma. Ile? Dwa punkty mi zabrakło tylko i wyłącznie. LOL. Ale rumuńskie gówno. A starałem się, nie? Lipa. Teraz się ogarnę i będzie więcej punkcików. Na drugim okrążeniu oczywiście. A kółka są trzy, więc spokojna głowa. Jest się o co bić. 16 punktów, rozpędzamy się teraz. Bo to dają teraz sobie czadu. Normalnie pod wrażeniem. Czuję się jakieś małe dziecko. Mam prowadzenie na strzałeczkach. Oj, zbyt szybko tutaj było, ale jeszcze wylatuje może, oj, może jednak nie, ale dobra. Nie ma cienia zakrętów w tej grze, także wychodzimy na plus, jadąc po arabsku, czyli na krzyż. I uda się, myślę, spokojnie znowu tutaj w tym miejscu, tak. Dobra. Żeby nie było niterko, przebijamy ten checkpoint w tym miejscu, ten czas.
Znowu się nie udało, znowu dwa jebane punkty. No jakim cudem to się dzieje? Dobra, tniemy. Tniemy jak się da. Nie ma bata. Aktualnie jesteśmy drudzy. Czy teraz będziemy pierwsi? Myślę, że może jeszcze. Nie, patrzcie to, patrzcie to. Ktoś ma lepszy czas. I to jest ten Nissan z przodu też. Tutaj gościa jako jakiś opętany leci. Dobra panowie, łogar, 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 odsuńmy się. Gonisz Nissana. Odsuń mi się, panie, litości. Nie my to. Szkoda, że wtedy jeszcze twórcy nie pomyśleli o tym, żeby to jakoś zablokować możliwość ścinania, żeby to były jakieś właśnie kary. No myślę, że było spoko. Na takich jak ja w tym przypadku. No ale wybaczcie, bo to są zbyt do pewnym momencie, w tym tutaj checkpointzie jednym. I czy uda się? Teraz się udało i pozycja pierwsza gitara, dobra. Teraz już ostrożnie. I tak zahaczyłem tam ten... ograniczył tą tabliczkę. Ale jest w porządku. W sumie gdybym tego nie ściął, to byłoby nieciekawie, myślę. Mogłoby to lekko mówiąc nie wyjść. Ale dobra, udało się, pekło. Jest git, mamy bota drugiego na ponad dwa razy mniej punktów od nas. Znaczy ponad, no, na niecałe dwa razy mniej punktów od nas. Teraz raz jeszcze ten sam tryb przejdziemy sobie tak stopem jak golfem oczywiście. Ale pierw zapis. Na święty spokój, żeby się potem nie denerwować niepotrzebnie. Wyścig golfem. Może je ma te ileś tą koni mniej, ale myślę, że poradzić sobie lepiej od tego Nissana. Botów może jakieś łaskawienie nam dobierze teraz. I miniesza kolej, lecimy. Golf ma jedną przewagę nad tym Nissanem. Jedno nitro więcej jest za poziom. Ale to jest potem kwestia chyba tysiąca z hakiem, czy nawet nie tysiąca, żeby sobie zakupić lepsze nitro. Czy nawet pomarzygować chociażby w wydajności tego nitro. Dobra, hamowanko. Oj, 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 no już się ścina, już się ścina, no jasne. Panowie, spowolnie tam z tymi wynikami, powoli, macie czas. Oj, 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 ciasto będzie. Nie udało się? Udało się, udało się i to ładnie nawet. On tam miał 200 pary chyba tylko i wyłącznie. No, trawnik OP. Tutaj spoko, z przewagą 15 punktów. I znowu się chciało. Ups, no cóż, no co ja wam poradzę na to? Trzeba korzystać jak się da. Łatwo dosyć kiepskie. No tutaj przewaga ponad 60 punktów. Także spokojnie już. Do mety myślę, że na luzie byśmy dojechali z wygraną żeni. Ale jeszcze jednak powalczmy. Nie poddajemy się od razu. Znowu golf delikatnie i raczej bokiem moim zdaniem, tak dziwnie. Dobra. Nie ma trawnika, jest gitara. Patrzcie, 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 patrzcie idealnie. Kurde, wczułem się. Jest trans. Też będzie blisko ściany? No nie aż tak blisko, ale było nieźle. Tutaj widzę bot za bardzo przedobrzył Nissanem i wyleciał sobie z trosu. Z trasy, z trosu, Boże kochany. Wyleciał sobie z trosu. Dobra, lecił. Delikatnie, gonimy boty. Znowu przesadził, o, ale go teraz wyniesie, nie? Amator. Nawet ścinać nie potrafi, no i ja się uszkodziłem jeszcze przy okazji, no co za gówno. Nie wierzę. Swoją drogą, jakiś czas temu na kanale pojawiły się też filmiki, pojawił się jeden filmik z Nevada Highway.
gdzie boty dosłownie robiły co chciały, jakieś akrobacje przeróżne. Czy chcielibyście więcej tego typu, może kompilacji, a nie samego, samych filmików z jednego przejazdu? Tylko właśnie takie łącznie już złożone kilka wyścigów, gdzie boty dosłownie się niszczą jak chcą. No to w sumie nawet zabawnie potem wychodzi momentami. Tak sobie jedzie jakiś S13, lekko go nagle od tyłu podniesie, podskacze parę razy i bierzemy Nissanka. No tam, jaka tam kolizja, panie? No zjeżdżaj. Chyba mu się gdzieś zderza, tak mi się wydaje. Albo nie, ma go. Pierwszy podwór i sobie odskoczył już, nie? Nissan ciągle atakował. Dobra, streszczajmy się, bo odcinek może 21 minut, a tam jeszcze jedno wyjście z tego co widziałem. Myślę, że jest nieładnie, nieładnie. Taki czas odcinka nie może być. Trzeba się ruszyć. 3500 punktów na końcu. Przedostatniego wyścigu już. W odcinku dzisiejszym. A na końcu zostało? Co na końcu zostało? Zaraz zobaczymy. Dominacja 8500. 10 na górce, zajebiście. I bierzemy sobie Nissana. Bo jednak jest lepszym samochodem ogółem. Aha, więc to już jest koniec. Także super nawet się na to składa, że to już jest koniec, bo tam był jeszcze chyba jeden przejazd, nie? Zobaczymy sobie. Czy możemy to przejechać? Czy chce nam się? Myślę, że nam się nie chce, bo po co tą czasówkę jeszcze jechać? Dobra, olać to, jako że mamy już to auto, to na tym skończymy dzisiejszy odcinek i ogółem życzę wam, aby ten nowy 2016 rok był dla was taki sam jak ten 15 oczywiście, a nawet i lepszy. No cóż, no, bawcie się tego Sylwestra. No i... Trzymajcie się, cześć!